Dzień dobry Państwu. Chciałem w tym programie omówić niektóre właściwości kamieni leczniczych. A więc pierwszym takim kamieniem, który bym Państwu polecał, to jest rubin. Rubin jest czerwonawym kamieniem. On bardzo dobrze wpływa na czakrę podstawy, ponieważ ma relację, jakby połączenie energetyczne z czakrą podstawy. Czyli działa bardzo, wzmacnia nasz kręgosłup, wzmacnia nasze kości, wzmacnia nasz mięsień sercowy i wzmacnia krążenie krwi w organizmie. To jest bardzo energetyczny kamień, bardzo pozytywny. Polecam Państwu zaopatrzenie się w rubin, jeżeli Państwo macie okazję zakupić go na Allegro. Nie jest to kamień zbyt drogi, można go naprawdę za dobrą, ekonomiczną cenę można go zakupić na Allegro. I drugim takim kamieniem do harmonizowania aury to bym polecał właśnie labradoryt, ponieważ labradoryt, on trzymając go przed sobą w ręce, zharmonizuje nasze struktury aury, zrównoważy naszą energię, uspokoi nas i też działa bardzo leczniczo na krążenie krwi, wzmacnia pamięć, pomaga na otwarcie trzeciego oka. Dodam jeszcze, że takim ciekawym kamieniem też jest ametyst. Ametyst powoduje to, że wszystkie negatywne energie od nas odchodzą. On ma promieniowanie dosyć wysokie i ametyst powoduje to, że jeżeli osoba nosi ametyst przy sobie, czy ma kolczyki z tego kamienia, czy nosi go przy sobie, po prostu ten kamień spowoduje to, że naprawdę będziemy się czuli w harmonii, w spokoju. I to by było na tyle. Dziękuję Państwu za uwagę i do widzenia.